No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Tomb Raider, kolejny odcinek na moim kanale. W ostatnim odcinku uzupełniliśmy dziennik Lary, nie wiem dlaczego jest 2 na 10, wydaje mi się, że powinno być troszkę więcej, także tak, tutaj sprawdźmy co nas... Nie, tutaj byliśmy, nie w tym kierunku, Chevy, nie w tym kierunku. Ach, powiem wam, fajnie się gra, naprawdę przyjemnie się gra. Ty, nie. Patrzcie tu. Patrzcie tu, tu jest przejście. Pamiętacie w ostatnim odcinku, co znalazłem, nie? Tylko nie wiedziałem, jak to ogarnąć. Zapal pochodnie. 254, o dzień dobry. Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec łodzią z katastrofalnym skutkiem. Wiedziałem, że tak będzie. Tak jak za pierwszym razem, spokojne morze nagle się rozszalało. Gdy tylko wypłynęliśmy na otwarte wody, zerwał się wicher, który przygnał niewiarygodną wprost falę. Nasza łódź została ciśnięta na skalisty brzeg, jakby była zabawką. Kolejne dwie osoby nie żyją. Trzecia jest śmiertelnie ranna. Pozostali zaczynają panikować i oczekują, że ja opracuję jakiś plan. Owszem, mam plan, ale nie ma w nim miejsca dla nich. Są słabi i głupi i są tu dla mnie ciężarem. Zasugerowałem, żeby znowu spróbowali uciec, ale ja do nich nie dołączę. To byłoby samobójstwo. Tyle zdążyłem już zrozumieć. No dobra. Czyli, no, chcąc nie chcąc, pewnie spodobała mu się nasza koleżanka. Spodobała mu się nasza koleżanka i stwierdził, że... Jakby tutaj zrobić, żeby tam to podpalić, co? Jakby to zrobić, żeby tam to podpalić? Jakoś może teraz bym musiał? Ale nie, no bo tu jest woda, wodospad. Ja nie jestem w stanie w żadnym wypadku zablokować tutaj tego przepływu wody. No dobra, olewam to. Menu obozu, od razu sobie sprzęt rozwinę, łuk, proszę bardzo, prowizoryczny łuk, wzmocnione ramiona, no i elegancko, cyk, mamy o wiele lepszy łuk, 2x2 ukończono, dobra, stroje. Czy mogę jakieś stroje, kurde, domyślne? Łowczyni. Strój sam w typową poszukiwaniu z lat 30. Partyzantka. Inżynierka. Alpinistka. Łuczniczka. A czekaj, weźmy to. Czy ja tracę punkty? Sztuk surowców 4. No nie, nie tracę. No elegancio. Dobra, idziemy dalej, pierdziele. Tu nic nie zrobimy. Odwrócenie uwagi. Dobra, elegancko. Czyli w ten sposób można też zabijać wrogów. No dobra, rozumiem. System... Dawaj. Ty, ile ja od nich rzeczy zdobywam. Ja pierdzielę, teraz to już będzie proste. O, tam coś mam.
przede wszystkim. Hop. Tutaj mamy jedną skrzyneczkę, drugą skrzyneczkę. Naciśnij E, aby podnieść i nie mogę. Aha, bo mam pełną amunicję. No, to może też i tak być. Może też i tak być. Tu coś... Czekaj, tędy. Tu pewnie, hop. I co mi to daje? Okej. Okay. Git. Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Latarnia. Zaraz pewnie się rzuci na mnie i będzie... Jakaś... Tu jest gościu. Padł. Jeszcze ktoś? What the hell? To oni mnie tak szybko zabijają? Dobra. Hit. Hit. Przeszukajmy ich jeszcze. Dobra, tego też nie mogę. Gościu patrzy się na mnie? Nie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Dobra, tu mamy... O Jezu, mamy trzech. No powiem wam, że to będzie naprawdę... Czekaj, jakby to zrobić? Tamtego mogę... Może pistoletem? Dobra. Padł? Jeszcze ktoś? Chyba nie. A może i tak? Dobra. Przeładuj. Czy to się skończy jarać? Skończyło, dobra. Hop. Tutaj, naciskaj. Cyk. Hop. Cyk. Zmieniamy na łuk. Tyrolka. To będzie piękne. Nie ma nic na pewno z tyłu? Raczej nic nie zostawiłem, wiecie jak jest. Ten czekan to jest super... Te napisy. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia, ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matthias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać.
Nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwraca się do nas w naszym ojczystym języku. A gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór. Ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matthias nie wydawał się okrutny ani zły. Po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. To jest właśnie to. Ten Matthias, on jest gościem, który rządzi chyba tymi zbirami. I powiem wam więcej. Powiem wam więcej, może być naprawdę tragedia. Bo on porwał tą naszą dziewczynę. Czekaj, tu mogę podejść. Porwał tą naszą dziewczynę. Czy zakładam, że to jest nasza dziewczyna, nie? Bo nie wiem, czy to czasem nie jest tak, że... Że to tylko koleżanka, ale cholera wie. Żeby zwerbować ją do swoich celów. Czekaj, tu coś mamy. Po! Okej, skrzynunia. Bierzemy. Cyk. Nie wiem, po co mi te zniszczone latarnie, ale spoko. 3 na 5. Tutaj coś mam. Oczywiście, że mam, ale to z drugiej strony muszę. Hop. Jakieś skarby. Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. No to w zależności chyba od tego, jak to wyglądało, nie? Jeżeli było jakieś takie w lepsze wykonanie, to zdecydowanie chyba szlachcic. Nie, dobra, nie ma tu nic. Nie ma tutaj żadnych informacji. Dobra, cyku, pyku. Piku, miku na patyku. Czy ja mogę podpalić sobie tą pochodnię? Dobra. I czy jak wejdę tutaj, to mi ona zgaśnie, bo nie pamiętam? Nie, oczywiście, że nie. No to dobra. To idziemy wziąć moje rzeczy. Części, żeby później ulepszyć. 187. No teraz jak już się zabija ludzi, zdecydowanie szybciej się zbiera te części, nie? Okej. Wydaje mi się, że mam już wszystko tak jakby ogarnięte. Także udajmy się dalej. Przygodzie. Żeby tak wchodzić. Żeby tak wchodzić, to naprawdę trzeba być mega silnym. Ciekawe, czy będę musiał jakieś quick eventy robić teraz. Chyba nie. Dobrze. No, teraz niedobrze. Jak strzelają, to znaczy, że niedobrze. Rod ma... Ale ma nogę rozgryzioną. Znaczy nadgryzioną. What the fuck? Nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. Nie. Tylko tak wygląda. A masz jakieś wieści o innych? Żadnych. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant. A razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. Szlak. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu.
No, mi się wydaje, że ja bym powinienem to po prostu poszukać. O nie. Nie! Ani mi się wasz draniu! Okej. Muszę znaleźć tą torbę, no, ten plecak. Tak, Klaro. To jest właśnie to. Idziemy po plecak. Czekaj. Najpierw jeszcze obóz odblokuję. Ślady wilków. Może co ja wyprawiam? Tylko pytanie, czy jak teraz ich... Rzeczy roka muszą gdzieś tam być. Hehehe, jak cholernik jeszcze... Czyli tam muszę się udać, dobra. Zaraz. Najpierw... Będzie dziennik? Nie, ale będą umiejętności. Dobra, zobaczmy. Dodatkowe oprawianie zwierząt. Dodatkowe PD chyba bardziej mi się przyda, co? Kolekcjoner kości. Dodatkowa amunicja. To nie. I to nie. Dobra, myślę, że to będzie dobre. Oprawiaj zwierzęta i przeszukuj skrytki z żywnością, by otrzymać dodatkowe punkty doświadczenia. Wydaje mi się, że punkty doświadczenia na chwilę obecną są mi najbardziej potrzebne, bo im więcej punktów doświadczeń, tym szybciej się ogarnę. Dobra, łuk mam 2 na 2. Czekam, mam 1 na 1. Broń krótka. Co to jest? Dłuższy magazynek, 200. 200, 250, reduktor odrzutu, ale to i tak mam czuły spust i to mam. Okej. Nie da rady, tak czy inaczej. Tam się muszę dostać, okej. Ulepszenie broni dostępne, no i to mi właśnie było potrzebne. Dziękuję bardzo. Sprzęt, jak najbardziej. Pistolecik. Mieści 10 nabojów. Czy mi to coś hamulec wpływa na zwiększenie obrażeń? Dobra, bierzemy to. Dobra. Myślę, że ogarnęliśmy wszystko, co można. Czekaj, tu coś mi się świeciło. A, to ptaszek. To nie, to ja pierdzielę ptaszka. Idziemy zabić tych paprochów. Tu nie. Amunicja. To pewnie jakoś... To nie jest do rozwalenia. A jakbym na przykład podszedł tutaj i chciał podpalić? A jak? Czy gra jest na tyle realistyczna, że pochodnia mi zgaśnie, bo pada deszcz? Nie. Dobra, nie jest. Na całe szczęście. Bo by była lipa. Po prostu. Dobra, cyk, 31. Tu kolejna skrzynunia. Tutaj.
Nie, nie mogę tego podpalić. Okej. Okay. Idziemy zatem wyżej. Tam się muszę jakoś dostać, może tędy? No tak, czekajcie. Hop. 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 Ruiny. Z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Yamatai była poważną osobistością. Marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców. Amerykańscy Marine, no dobra. Hmm. Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej, musiał się napić. Jak tyle osób stracił, albo tyle czasu tutaj był, to wiecie, jak to wygląda, nie? Tragedia. Dobra, tu nic nie ma. Idziemy wyżej. Mogę to podpalić? Nie bardzo. Tutaj coś mamy. Po dwóch tygodniach zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości Himiko z Yamatai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nie przenikniona. Rzekłbym, że wyrachowana. Otacza się swoimi kapłankami słońca, nie ma przy niej mężczyzn z wyjątkiem generała jej armii. Kiedy spotkałem się z nią, zdałem sobie sprawę, że jest zupełnie inna niż się wydaje. Mój pan przysłał mnie tu, bym ją szpiegował, bym ocenił siłę jej wojsk, ale teraz czuję, że to ona ocenia mnie. Możliwe, że mój pan nie docenił zagrożenia ze strony Yamatai. Choć nie jestem w stanie oszacować prawdziwej potęgi jej burzowej gwardii, ogarnia mnie przekonanie, iż ze Słoneczną Królową nie należy igrać. Prawda. A wiecie, co jest najlepsze? Okazałoby się... Znaczy, to są starożytne zapiski, to teoretycznie nic nas nie powinno tutaj zdziwić, ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby potomkini tej Yamakai to faktycznie była ta nasza koleżanka i później okazałoby się, że na przykład nas zwyczajnie będzie gdzieś tam gonić, bo odjebie jej od... odwali jej od nadmiaru władzy i wiecie, jak to wygląda, nie? Tam. Ale wiecie co? Ja bym jeszcze wszedł na chwilę tutaj. O, podpalmy to. Zobaczymy, czy coś ciekawszego mogę tutaj znaleźć. Tam jest skrzynka. Dobra. Tutaj już raczej nic mnie nie zaskoczy. Tak, tak, tu mamy miejsce, żeby trolka. Gicio. Tu jakieś tajemne przejście? Nie. Okej, okay, idziemy do Tyrolki. Wow, 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 panie. Panie kolego. Podnieś to było, że tamto niby. Okej, okay, mamy to. Mogę zdecydowanie tędy pójść, ale ja bym chciał... Ty, zleż... Na dół poleciałem, ale shit. Mhm. Przestań, skąd te nerwy, kobieto? Weźmy tą skrzynunię. Zawsze to jakieś punkty dodatkowe. I też doświadczenie, prawda? Dobra. W środku coś mamy? Bała mamy, dobra. Tu? Nie. Okej. Okay.
Tędy? Nie. Zaraz, czekaj. Idę tu. Tutaj? Nie. Nie pierdziel, że mam... Tędy też nie. Tu też nie. Zapalić po... Czy to jest łatwopalne? Nie, to nie jest łatwopalne, dobra. Wydaje mi się po prostu, że to nie było miejsce, które... Musiałem pójść i bardziej ta strona, no właśnie. Wszystko jest w środku. Instynkt przetrwania, no dobrze, wszystko jest tam. Ale ja najpierw jeszcze pójdę tutaj. Tam coś mamy. Jeden na 15 go skrzynki. What the hell? Miało być what the fuck, ale dobra, wyszło jak wyszło. Nie, tutaj nic nie mam. Przeeksplorujemy tutaj tą jaskinię. Może to jest po prostu jakieś inne wyjście. Ahahaha, niedostępny grobowiec, dobra. Fucking shit. To czyli tak czy inaczej będę musiał wrócić. Ty czekaj, bo mnie... Woda wszystko zasłania. Paszcza lwa. Ja pierdzielę. Powinienem tam strzelić normalnie. Przyszłam tylko po bagaż. Nic więcej. Będzie quick event na bank. Zablokują mi przejście, czy nie? Dawaj! Goddammit! Ale chciałem zaznaczyć, że bardzo, bardzo, że tak powiem... Krwiożercze są te rzeczy, które widać. Dobra. Cyk. Dobra, no to jak już tu jesteśmy, to chociaż go zbierzmy, nie? Czekaj, bo to pewnie nie wszystko. Teraz pewnie cała ekipa, kurde, wilków będzie. Chyba, że to był ten jeden taki czołowy wilk, który stwierdził, nie, no w sumie jesteś na tyle cudowna, że nie będziemy nic robić i zostawimy cię, skoro naszego bossa popsułaś. Dobra, idziemy. Biegusiu, nie!
Biegusiu, nie. Czekaj, tędy przejdziemy. Albo i nie. Nie, dobrze, tędy, tędy. I później tu. I teraz tu. Hop. Dobra, nic mi nie będzie. Icio. Tu raczej mi się nic nie zrespi, mamy swój obóz. Podaj mu, o, apteczka, no i cudownie, morfina, te sprawy. Mam nadzieję, że będzie żył. Trzeba cię połatać. Dobrze, obudził się. To dobry znak. Bez kitu, to dobry znak. No, nieźle. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. A skąd my wiemy w ogóle, że tu jest wieża radiowa, ty? Słuchaj. Laro. Musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. O, po prostu czekam. Jeszcze o tym nie wiesz. Do wspinaczki. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. No dobra, czyli nowe urządzenie odblokowaliśmy. W zasadzie zabawkę, nie? Punkt umiejętności, czekan spinaczkowy. Może najpierw wypróbuj ten czekan tam na ścianie. Naciśnij E, aby... O jest. Wejdź na szczyt wodospadów. Dobra, czekajcie najpierw. Dzięki Bogu za trening Krota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie. I są zorganizowani. Zabijają. I rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? No, żyją, a co mają innego zrobić? No, ktoś, kto nie miał, powiedzmy, pokłosu w postaci... Nie, dobra, inaczej. Ktoś, kto nie miał władzy, o, może w poprzednim świecie, no, chce tą władzę mieć tutaj, tak? Zdobyć więcej surowców. To nie. Więcej surowców. A czekaj, a jakbym dał łowy? Zabójczego strzału z łuku. Wiecie co? Opanujmy to. Napięty łuk dwa razy dłużej. To jest lipne, bo ja i tak nie potrzebuję aż tyle czasu trzymać tego łuku, więc bierzemy to. Zbieraj surowce przy oprawianiu zwierząt. Oczywiście, że tak. I
skoro już wydaliśmy ten punkt, to chciałbym jeszcze zobaczyć tutaj sprzęt, czy mogę swój czekan... A nie, nie mogę. Okej. Okay. No dobra. Dziennik Lary, zestaw uzupełniony. Moi drodzy, kończymy. 35 minut wystarczy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku z Tomb Raidera. Pozdro, Szeveral. Hej, hej.